Nie zważając już na pobratymców, którzy chcieli go chwalić za wspaniały poczynek, przemknął przez tłum, zwolnił cichy drzew. Widział, że każdy z łatwością go tu popatrzył, więc rzeczywiście miał nadzieję, że przekaz mu jest. Trzeba być spokojny. Tu mamy naszego bohatera, jakby spod ziemi wróz Alien, opierając się na kosztorze. Bohatera, rzekł go sam. Gdybym ja w ogóle by nie wpłynęli, nie doszłoby do tego wszystkiego. Minął opiekuna, ale ten zaraz zrobił nas ten krok. Jak płynie młodowie ten, kto siedzi i patrzy się w ścianę. A cały się zbyt surowo. Próbowali się odciec ze mnie, ale nie zdołały. Omal nie zmienili przez to, że postanowił pomysł wyprawy. Skąd wiesz? Gdyby nie ty, znalazłby się kto inny, kto zapragnął wcześniej się poczuł. Choćby sam. Ale zatrzymał się i spojrzał na nią z niedowierzaniem. Teraz żartujesz. Zasunął ją przez nic nie przeszło, by zebrać załogę i ruszyć w drogę przed nami. Jesteś pewien? Ale już otwierał usta, by odpowiedzieć i zaraz zamknął. Liczyli jeszcze kilku pragnących już wypłynąć. Choć przygotowali same, bo ostudzili zapach. I poczekają cierpliwie na wiosnę. Lub w ogóle zrozumieją połączenie do wyprawy. Takich pewnie też kilku się znajdzie, zauważył sam. I powinien się obwiniać za to, do czego doszło. Zrobiłeś to, co w twojej mocy do tego spowiedzi. I nie jesteś w stanie wpłynąć na siłę imię i zadziałać wbrew jej woli, jak Sarajewo. Postukał palcem na główkę kosztura. Sarajewo był świetny marynarz, ale nie kapitan. Jeszcze nie. Gdy odkryje, jak wiele się wyłączył. Sporo czasu minie, zanim będzie mógł stanąć z terem i podejmować najważniejsze decyzje. Teraz pojrzyj się na dole. Na dniu zaćwierdzał źródło, przysiadał na gałęzi nad nim, jakby zamierzał dołączyć do rozmowy. Spójrz, spojrzał na dole. Nie teraz obcej latać. Tak samo ty nie teraz wiedzieć, jak pojąć statek, jak kierować załogę. Minęło wiele prosadzeń, wiele z tych rzeczy pojąłeś. I nie tylko tyle, ale tak będzie coś, czego jeszcze mogę się nauczyć. Chyba ja sam.